Zostajemy przy Yamaszce XZ1200, super tener, ale teraz problem z zbyt wysokim motocyklem dla motocyklistów, którzy mają jakby około 175 wzrostu. Dzisiaj pokażę Wam, jak można tanio i szybki sposób obniżyć motocykl około 3 cm. Jest z nami Marek, który kupił sobie motocykl XZ1200, ale był zbyt wysoki. Teraz tak, pokaż mi, Marku, nogę, jak wyglądała po zaparkowaniu przed podniesieniem. I zobaczcie, przy jego wzroście ta noga u niego wyglądała w ten sposób. Jak teraz wygląda po obniżeniu? I już mamy prawidłowe ustawienie nogi. Daj, Marku, lewą nogę teraz na podnóżek, prawą na ziemię. Obniżyliśmy to za pomocą nowych kości wydłużonych, obniżyliśmy go o 3 cm i obniżyliśmy również na zawieszeniu przednim w ten sposób, żeby nie zmieniać geometrii ramy. Dzięki temu mamy motocykl prawidłowo